Ale zimno, dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa! Feralne co? Feralny major! Biały Kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Witam wszystkich niezwykle serdecznie w audycji Prosto z kadru, kącik komiksowy. Dzisiaj 6 grudnia, oczywiście taki zwyczaj, że podarujemy sobie różne prezenty, wiadomo, mikołajki, rzecz, którą znamy, kojarzymy od wielu, wielu lat. Ale w zasadzie to ważniejsza rzecz, którą chciałbym teraz powiedzieć już na początku, to to, że z okazji właśnie Mikołajek to w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Ratajczaka odbywają się właśnie Comics Wars. I to jest taki mały festiwal komiksowy. Mnóstwo atrakcji biblioteka udostępnia oczywiście zbiory swoje komiksowe. Można spotkać bardzo ciekawych gości, autorów takich komiksów jak Lis, Szpak, Incognito, redaktora Super Hero Magazine, ponieważ cały ten festiwal ma taki charakter super bohaterski. Oczywiście również jest panel z prelekcjami, aczkolwiek cała dzisiejsza akcja trwa, rozpoczęła się już od godziny 11, także do 19 pozostało połowa atrakcji. Zachęcam was gorąco, żeby ruszyć swoje cztery litery, czyli nogi, właśnie na ulicę Ratajczaka do Biblioteki Uniwersyteckiej i zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Jako na zachętę jeszcze powiem, że mnóstwo cosplayowców. Ja bardzo lubię ludzi, którzy przebierają się, ponieważ zawsze podziwiam, z czego oni potrafią zrobić te swoje kostiumy, że biorą jakieś śmieci, szmaty, jakieś surowce z odzysku, a potem wychodzi bardzo fajny kostium jakiejś postaci z filmu, komiksu, tudzież gry. Aczkolwiek jest jeszcze jedna atrakcja, bardzo mi osobiście bliska, nie będę ukrywał, ponieważ z okazji dzisiejszego tego festiwalu, z okazji Mikołajek, zrobiłem komiks. Tak, i dzisiaj ma swoją premierę. Komiks ma dosyć długi tytuł, Violent Wrestlers, numer pierwszy, Triple Sec versus Tuxedo. Już tłumaczę, co to takiego jest. Otóż, jeśli się dobrze orientujecie, na rynku polskim Łukasz Kowalczuk od paru miesięcy, w zasadzie już prawie od roku, tworzy taką serię jak Reckless Wrestlers i kiedyś tak na spontanie totalnym zaczęliśmy zabawę, żeby sobie narysować jakieś właśnie komiksy na imprezie z jakimiś losowymi postaciami. Ja stwierdziłem, że zrobię ten komiks na poważnie, narysuję 16 stron, także Violent Wrestlers, którego jestem autorem, jest, jak to nazwaliśmy, Official Buttleg Fanart Spin-off od Reckless Wrestlers. To jest oczywiście forma zinu. Nakład 50 sztuk, jeśli raczycie swoją obecnością na Comics Wars, to będziecie mieli oczywiście dostęp do tego zina, aczkolwiek dlaczego rozpocząłem tego, że zabawa, ponieważ chciałbym wam rozdać parę sztuk tego komiksu, także na stronie Prosto z kadru na Facebooku wrzuciłem zdjęcie do albumu Konkursy. To jest zdjęcie przedstawiające oczywiście okładkę tego zina. I ogółem zabawa, myślę, że bardzo lubiliście tego typu warunki, reguły gry, że trzeba dać zabawne posty, żeby to wiadomo, słuchajcie, jak ja na przykład widzę konkurs, że o, napisz post, żeby przekonać nas, organizatorów, że ty na pewno bardzo, bardzo pragniesz naszej nagrody, to mnie po prostu krew zalewa, ręce opadają, no słuchajcie, no takie tego typu konkursy, no, to jest po prostu badziewie robić z siebie publicznie pośmiewisko po to, żeby wygrać jakiś drobiazg. No tutaj mam pewnie drobiazg to jest tylko 16 stron komiksu, aczkolwiek ja miałem wielką przyjemność stworzenia, przelałem swoje specyficzne poczucie humoru oraz miałem też okazję po prostu rysować nawalających się bohaterów w abstrakcyjnym świecie wrestlerów Łukasza Kowalczuka. Także jeśli macie ochotę przeczytać, wziąć do ręki, dostać ode mnie w prezencie, to zapraszam właśnie na Prosto z kadru na Facebooku. Wrzućcie, no właśnie, jakie reguły. Ogółem prosiłbym, żebyście wrzucali dowcipy słowne, to mogą być komiksy, rysunki satyryczne, filmiki, mogą to być nagrania audio, jak najśmieszniejsze, ale o tematyce klocków Lego.
Myślę, że taki warunek na pewno nie będzie najłatwiejszy, żeby od razu wpisać i wygooglować rzecz, która ma załóżmy tam 50 miliardów wyświetleń i jest popularna w całym świecie. Myślę, że temat klocków Lego jest dosyć intrygujący i na pewno znajdziecie parę fajnych rzeczy w internecie i podzielcie się z innymi internautami. Żeby było ciekawiej, to chciałbym powiedzieć, że jakby tutaj pula nagród nie jest jakoś szczególnie określona. Znaczy, nie chcę zrobić też takiego wolontariatu, że każdy, kto zrobi byle jakiego posta, to otrzyma zina, bo to w tym momencie jakby zabawa miałaby się z celem, ponieważ jakby nie zmobilizowałoby to do was, do żadnej zabawy, do żadnego wysiłku. Aczkolwiek jakby ilość tych zinów będzie uwarunkowana ilością osób, które naprawdę podeślą fajne linki. Także tutaj jakby otwieram konkurs, gdzie każdy może być zwycięzcą i jak na przykład weźmie jedna osoba udział w tym konkursie, to jedna osoba wygra. Jak bierze udział 5 osób i 5 podeślę równie fajne linki, to 5 osób wygra. Nie ma najmniejszego problemu z mojej strony. Zapraszam was, jeśli jesteście zainteresowani moją pracą. Parędziesiąt godzin poświęciłem, żeby narysować ten komiks. To zapraszam was gorąco do tego, żeby wziąć udział w zabawie. Dzisiaj Mikołajki. Ja tradycyjnie tak osobiście zawsze jak mam zrobić jakiś prezent komuś z okazji świąt, tudzież urodzin, imienin, to zazwyczaj staram się dobrać jakiś komiks pod gusta solenizanta albo osoby, której chcę sprawić przyjemność. Także rozpoczynając te słowa, tak, dzisiaj będzie przegląd przez komiksy, które można znaleźć na rynku polskim. Aczkolwiek dzisiaj nie będzie takiego przekroju przez różne różności, ponieważ postarałem się dobrać komiksy w miarę tematycznie. Także dzisiaj chciałbym wam zaprezentować przez pierwsze pół audycji komiksy z gatunku westernów. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie. Ja osobiście nigdy nie byłem wielkim fanem westernów. Nigdy nie miałem przyjemności pochłaniać tych wszystkich najciekawszych pozycji, które na przestrzeni wielu, wielu lat zostały nagrane, tudzież narysowane. Także kiedy biorę do ręki komiks właśnie w klimatach Dzikiego Zachodu, to dla mnie to jest jakby nowy gatunek i mam niezwykłą przyjemność, żeby właśnie wchodzić i poznawać relacje kowbojów z Indianami i wszelkiego rodzaju pojedynki o 12 w południe, znaczy w zasadzie 12 to jest południe, więc masło maślane. Także sam jestem zadziwiony, że tyle ciekawych historii pojawia się również na rynku polskim. Aczkolwiek co roku wychodzi o dziwo tyle westernów, że czasem uda się nawet zrobić całą audycję o tychże komiksach. Aczkolwiek dzisiaj przygotowałem parę jeszcze innych ciekawostek, które chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. Ale to już za chwileczkę. Na razie Szymon wam puści pierwszy kawałek, który to będzie kawałek zespołu Satori. Przypominam, że trwa obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej Comics Wars i zanim przejdziemy do westernów, to ja bym chciał wam zaprezentować komiks, którego w ogóle autor, rysownik jest obecny duszą i ciałem w Bibliotece Uniwersyteckiej na Ratajczaka. Mowa tutaj o Łukaszu Ciżmowskim, który jest to rysownik komiksu Incognito, niesamowity przypadek Pawła K. Ogółem to jest komiks, który najpierw rozpoczął swoją karierę w internecie i można było ze spokojem czytać sobie online. Co miesiąc był dodawany nowy rozdział, którego scenariusz pisał Piotr Czarnecki, a oczywiście rysunki wcześniej wspomniany Łukasz Ciżmowski. Ja tutaj szukam właśnie linka, żeby wam od razu zaprezentować i zachęcić, żeby w wolnej chwili sobie wpisać i wygooglować. Ojejku, tylko mi to troszkę zajmie. W każdym razie po pewnym czasie wpadli na pomysł, że zgłosili to do wydawnictwa Roberta Zaręby, który podjął temat i wydał im to na papierze. Także świetna sprawa. Ja od początku
zwróciłem uwagę już w momencie, kiedy pojawili się chłopaki ze swoim blogiem cc-comics.pl. Comics to jest po angielsku comics dla niepiśmiennych w języku angielskim. Jeszcze raz powtarzam, cc-comics.pl. I w momencie zachęciło mi ten komiks śmiałymi rysunkami i takimi ekspresyjnymi. I muszę przyznać, że teraz, kiedy sobie ze spokojem dzisiaj, właśnie w czasie Comics Wars przeczytałem, to przyznam szczerze, że Incognito zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Bardzo fajna lektura. Oczywiście ma pewne niedociągnięcia i rysunkowe, i warsztatowe. Nie jest to jeszcze super dzieło sztuki na miano mistrzów komiksu. Oczywiście, że nie. Ale nie na tym polega zabawa przecież. Ogółem historia jest w klimatach superbohaterskich, ponieważ między innymi dlatego właśnie Łukasz został zaproszony i pojawił się w czasie tegorocznych Comics Wars. Ja tutaj mam notatki, już sobie szykuję. Głównym bohaterem jest Paweł Kamiński, który pewnego razu w czasie niebezpieczeństwa odkrywa w sobie tajemniczą zdolność. On niczym niewidzialna kobieta potrafi stać się niewidzialny wraz z ciuchami, które ma na sobie. I właśnie ten Paweł przybrał pseudonim Incognito i stwierdził, że jednak jego moc wymaga na nim pewną odpowiedzialność. Niczym jak w Spider-Manie oczywiście. I dlatego też Incognito bada różne tajemnicze przypadki. Jakie to są przypadki? Często to są kryminalne zagadki, które zahaczą o klimaty horroru, o klimaty fantastyki. Głównym jakby takim antagonistą naszego Incognito jest kreowany Baron. O Baronie wiemy tylko tyle, że jest szefem szefów i że pociąga za sznurki i ma mnóstwo ludzi i coś tam grzebie. Grzebie w sensie nad czymś tam pracuje, bo kiedy go widzimy, to zazwyczaj jest pochylony nad jakimś stołem, coś tam grzebie, no taki kolokwializm mi wyszedł, ale wiem, że grzebać to można sobie w uchu na przykład. W każdym razie nasz bohater spotyka później Alicję, która również zdradza pewne nadludzkie zdolności, ale ona jest takim bardziej odpowiednikiem Phoenix X-Men, ponieważ ma zdolności telepatyczne i telekinetyczne, czyli potrafi czytać myśli. Ale też oczywiście nie wszystkich, niczym Charles Xavier ma dosyć ograniczoną tę zdolność, ale potrafi podnosić różne rzeczy za pomocą siły swojej woli. I to naprawdę tutaj na razie nie znamy jej ograniczeń, ponieważ potrafi cisnąć pełnym lewarem, może podnieść człowieka i cisnąć go do góry tak, że spadnie i się cały połamie. Aczkolwiek tutaj Piotr Czarnecki daje jej pewne ograniczenia, ponieważ zazwyczaj kiedy ona jakby wyładuje swoją siłę, to po prostu omdlewa. No i także jej zdolność to jest taki obusieczny miecz. Jeśli chodzi o cały scenariusz, to to muszę przyznać, że jakby Piotr nie idzie na skróty. Znaczy z jednej strony ma takie swoje patenty, jak na przykład postać Marleny Jasno. Ojejku, nie potrafię odczytać swoich notatek, to już jest naprawdę szczyt. W każdym razie przedstawia nam się bohaterka, która jest uratowana przez Incognito, a jest Marlena Jasnorzewska. I ona staje się źródłem informacji i potrafi naprawdę wyciągnąć od swojej wtyki w policji dla naszego głównego bohatera takie informacje, które są mu niezwykle przydatne i dzięki temu popychają akcję do przodu. Nie mówię, że to jest zły patent, żeby sobie znaleźć takie źródło informacji. Myślę, że w każdym serialu jest takim detektywistycznym, zawsze jest takie źródło informacji, jak na przykład w Archiwum X zawsze był ten tajny agent, który się Mulderowi pojawiał, albo miał tych swoich trzech kumpli informatyków, którzy mu wszystko znaleźli. Taki po prostu pierwszy lepszy przykład. Zawsze to jest jeden z takich motywów, że żeby szybko przyspieszyć akcję do przodu, to właśnie jest taka postać, która jest źródłem niezwykle cennych informacji. Ale z drugiej strony jakby scenariusze nie idą tak na chybił trafił do przodu. Na zasadzie
że Piotr stara się opowiedzieć powoli tą historię, że jakby Incognito nie jest od razu w wirze tych wszystkich wydarzeń, tylko on się o czymś dowiaduje, jest jakaś sprawa, ją powoli musi się dowiedzieć, zebrać wszystkie informacje, żeby potem stoczyć finalną walkę ze swoim przeciwnikiem. I jeśli chodzi o te całe finalne walki, to muszę przyznać, że tutaj za każdym razem Piotr potrafił mnie zaskoczyć w pozytywny sposób, ponieważ zawsze na każdą potyczkę ma ciekawy pomysł. Nie są to jakoś spektakularne pomysły, jeszcze to nie są spektakularne pomysły, aczkolwiek naprawdę nie chcę tutaj rzucać spoilerami, to jest najpozytywniejsza rzecz w tym komiksie, czyli właśnie te finalne walki. Jakby cała ta cały ten tryb, że jest Incognito, który potrafi się stać niewidzialny i dzięki temu może wejść w miejsca, gdzie normalnym ludziom wejść nie wolno. Jest Alicja, która potrafi czytać myśli i też dzięki temu posuwa akcję do przodu. To tutaj właśnie ten finał każdej historii, czyli walka z jakimś przeciwnikiem, jest zawsze bardzo intrygująca, ciekawa i to chłopakom naprawdę fajnie wyszło. Zachęcam was, żeby ruszyć, ponieważ Łukasz Ciżmowski jeszcze będzie do godziny 19, jeśli się nie mylę, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Aczkolwiek, jeśli dobrze zaobserwowałem, to w momencie, kiedy ja wychodziłem o 14, żeby zdążyć tutaj na audycję, to zostały 3 egzemplarze tego Incognito. Także spieszcie się powoli, ponieważ myślę, że to jest naprawdę bardzo interesujące zjawisko i warto wziąć do ręki na papierze. Aczkolwiek przypominam jeszcze raz, bo można czytać ten komiks online, cc-comics.pl. A do westernów przechodzimy już za chwileczkę. Przypominam, że z okazji dzisiejszej premiery mojego zina Violent Wrestlers odpaliłem konkurs. Do wygrania jest po prostu egzemplarz tego komiksu, mojego autorstwa, także zapraszam gorąco do wzięcia udziału. Zasady są banalnie proste. Wrzucacie pod zdjęciem na profilu Prosto z Kadru na Facebooku linka do jakiegoś dowcipu, rysunku satyrycznego, komiksu, filmiku albo nagrania audio związanego tematycznie z klockami Lego. Najzabawniejsze wygrają egzemplarz. Zachęcam do udziału, ponieważ jakby tutaj pula nagród, okej, jest ograniczona oczywiście, ale jakby nie jest tutaj podyktowane, że jest tylko jeden zwycięzca albo dwóch. Tutaj jak 5 będzie fajnych linków, to naprawdę będę z wielką radością wręczę w tym momencie 5 osobom właśnie egzemplarz swojego dzieła. Ale teraz przechodzimy do tych całych westernów. Przed chwilą było o polskim komiksie Incognito, więc rozpocznijmy przegląd westernów również od polskiego komiksu, od polskiego twórcy. Rozpocznę od z archiwum Jerzego Wróblewskiego tomu trzeciego z wydawnictwa Ongryz. Tutaj naprawdę jestem przekonany, że ci z was, którzy sięgnęli po tom pierwszy i tom drugi, które miałem okazję już jakiś czas temu omówić na antenie, to totalnie nie byliście zawiedzeni. Uważam, że to jest niesamowicie dobry pomysł, żeby odświeżyć współczesnemu czytelnikowi historię tego autora, Jerzy Wróblewski. Ja uważam tego rysownika naprawdę za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego komiksu. Autentycznie jego prace są rewelacyjne. Jest to artysta, który urodził się w 1941 roku w Inowrocławiu i zmarł w 1991 w Bydgoszczy, aczkolwiek w czasie swojej kariery zrobił naprawdę mnóstwo rysunków satyrycznych, komiksów i historyjek obrazkowych. Część z nich jest po prostu ciężko dostępna i tutaj niesamowita rola, jaką odgrywa wydawnictwo Ongryz, że daje nam to do ręki, po prostu nic, tylko brać i czytać. I Jerzy Wróblewski w czasie właśnie swojej pracy dla Dziennika Wieczornego, to oczywiście tworzył m.in. mnóstwo westernów. I w tomie trzecim mamy dwie historie, Skarb Irokezów oraz My nigdy nie śpimy, aczkolwiek jeszcze można zaliczyć dwa krótkie paski na końcu Szeryfa Billa. Jeśli chodzi o format, w zasadzie o teorię komiksu, tutaj trzeba zaznaczyć, że Skarb Irokezów
To jest historyjka obrazkowa. To nie jest stricte komiks, ponieważ mamy tutaj paski rysunków, które niczym klatki animacji w jakimś komiksie pokazują część wizualną. Natomiast pod spodem, niczym w książce, mamy uzupełnienie w formie tekstu oczywiście do tych rysunków. I tutaj są wszystkie opisy, wszystkie dialogi. Warto zaznaczyć, że tekst do tej historii napisał Andrzej Białoszycki, a oczywiście rysunki stworzył wielki Jerzy Wróblewski. Tutaj no czasem jest tak, że jakby historia się powtarza, aczkolwiek, znaczy historia, to co jest opisane słowami, powtarza się oczywiście na obrazie, ale w żaden sposób nie koliduje to ze sobą i myślę, że ta forma w jakiś sposób już jest coraz mniej popularna. Adam Rusek już wielokrotnie udowodnił, że jakby polski komiks ma bardzo bogatą tradycję, ponieważ w formie historyjek obrazkowych już istniał w polskiej prasie już w latach 20. poprzedniego wieku. Także jakby ta forma, którą na pewno kojarzycie z Koziołka Matołka, nie powinna być wam obca. I historia o Skarb Irokezów opowiada przygody Baxtera, kowboja, który już na początku swojej historii jest świadkiem właśnie jak trzech rzeźmieszków ma związanego starego Indianina. I po no nie takiej krótkiej wymianie strzałów zdołał uwolnić właśnie tego starego wodza, ale niestety już nie uratować, ponieważ on został śmiertelnie ranny. Jednak na łożu śmierci ten stary Indianin z plemienia Irokezów zdradza mu tajemnicę skarbu. Się okazuje tutaj, że faktycznie jest bardzo popularny skarb Irokezów, którego na próżno przez wiele, wiele lat poszukiwało wielu poszukiwaczy skarbów, poszukiwaczy przygód. Okazuje się, że ten stary Indianin ma wytatuowaną mapę na swoim ciele i w ten sposób Baxter dostaje swojego questa. Musi znaleźć ten skarb, aczkolwiek warunek jest taki, że on ma się posłużyć właśnie plemieniom Irokezów. Tutaj oczywiście musi pojawić się antagonista, który jest Tłusty Mike. Tłusty Mike, który towarzyszy naszemu głównemu bohaterowi Baxterowi praktycznie do samego końca jego przygody. A przygoda jest niesamowita, ponieważ cały czas coś się w tej historii dzieje. A to dzikie zwierzęta, a to ludzie, a to jakieś pułapki, ale przygoda jest też niesamowita. Myślę, że lektura jak najbardziej spodoba się młodszym czytelnikom, którzy jakby nie pochłaniają ostro kreskówek, filmów animowanych na kanałach telewizyjnych. Znaczy dobra, inaczej to ubiorę słowach. Ta historia jest świetna dla chłopaków. Jak ja byłbym młodym dzieckiem, to z chęcią bym w tamtych czasach, w czasach dzieciństwa przeczytał tą historię. Myślę, że teraz w wieku dorosłym oczywiście ja ją doceniam, aczkolwiek na pewno nie zrobiłaby na mnie niesamowite wrażenie, jakbym miał właśnie paręnaście lat i mógłbym sobie gdzieś tam latem, wieczorem pod namiotem tą historię w spokoju przeczytać. Natomiast drugi komiks, My nigdy nie śpimy, do scenariusza Andrzeja Janickiego, no to jest również komiks nietypowy, ponieważ on nie został nigdy skończony. Akcja toczy się pod koniec XIX wieku. Oczywiście mamy tutaj grupę bracia Renault i przychodzi do agencji detektywistycznej właśnie dwójka obywateli, tak to imiemy, którzy zlecają panu Pinkertonowi pojmanie właśnie braci Renault, którzy wcześniej zrobili napad na bank. Warto jeszcze zaznaczyć, że bracia Renault są doświadczonymi żołnierzami, którzy właśnie z wojny, w czasie wojny zdobyli wszystkie te swoje złe cechy, które jakby kierują nimi, żeby napadać na banki i ograbiać biednych, uczciwych obywateli. To jest to historia, której Jerzy Wróblewski nie zdążył skończyć, ponieważ zmarł. Dlatego też jakby
z wielkim szacunkiem podchodzi się do tego komiksu. Nie ukrywajmy. Jeśli chodzi o całą postać, ja zapraszam was, żeby znaleźć prosto z kadru na YouTubie, ponieważ tam, jak mam czas, staram się udostępniać nagrania archiwalne. Zrobiłem taki patent, że poszczególne wejścia, poszczególnych opisy poszczególnych komiksów wrzucam jako osobne nagrania. Dzięki temu łatwiej jest na pewno znaleźć. I chciałbym was zachęcić, żeby znaleźć i posłuchać mojej wypowiedzi na temat pierwszych dwóch tomów z archiwum Jerzego Wróblewskiego, ponieważ jakby tam przedstawiłem bardzo ciekawy materiał, jeśli chodzi o życie i działalność tego wybitnego twórcy, a dzisiaj po prostu nie chciałem tego materiału powtarzać, stąd jakby bardziej się skupiłem tylko i wyłącznie na tym trzecim tomie. Ja was gorąco zapraszam, żeby sięgnąć właśnie pod tą pozycję, ponieważ dzięki wydawnictwu Ongryz możemy w tym momencie obcować z klasyką. Także z archiwum Jerzego Wróblewskiego, tom trzeci, oczywiście z wydawnictwa Ongryz. Do klasycznych już westernów z wydawnictwa Elemental mam na myśli taką serię Durango. Trzy tomy dzisiaj przyniosłem do radia. Pierwszy Psy zdychają zimą, drugi Dni gniewu oraz trzeci Pułapka na zabójcę. Autorem tej serii jest Yves Wolffs. Tego twórcę, polski czytelnik, tego belgijskiego twórcę, polski czytelnik zna już z wielu komiksów, ponieważ Książę Nocy, Vlad, tudzież komiksy w takiej serii jak Montu, jak Fantasy Comics, myślę, że nie są wam obce. Już niedługo wyjdzie na rynku polskim czwarty album Amos, ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć coś o pierwszych trzech. W każdym razie, kim jest tytułowy Durango? Durango to jest taki prawdziwy mężczyzna, powiedzmy. Znaczy, powiedzmy wprost. Ale wiecie, taki mężczyzna, który nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Serio, on jest taki już taki na maksa do przesady. Taki bohater, który jest kwintesencją męskości, szybkości. Taki typowy cowboy, który jest... no, ma niesamowitą reputację. Oni w komiksie mówią m.in., że jest to pacyfikator, zabójca na zlecenie, oczyszczanie miast, tym się on zajmuje, jest najszybszy i w stylu ma, że zawsze strzela w obronie własnej. I no, jak już się domyślamy, gdziekolwiek się pojawia nasz tytułowy Durango, tam się zawsze coś dzieje. W pierwszym tomie Psy zdychają zimą, akcja ma miejsce zimą w miasteczku White Valley, gdzie śledzimy senatora Howletta, który chce być monopolistą w okolicy i oskarża wszystkich drobnych hodowców bydła o to, że on okrada go, swoje stado, z jakichś tam drobnych drobnych egzemplarzy tego właśnie bydła i pojawia się jego zabójca Renault. Renault to jest taki, znaczy Renault, okej, to jest marka samochodu, ale Renault to jest też tutaj bohater, odpowiednik Durango, tylko że ten zły. I kiedy Renault dowiaduje się, że Durango jest w mieście, to od razu jest niezwykle nabuzowany, podniecony tym, że chciałby doprowadzić do pojedynku z kimś na jego poziomie. Durango tutaj właśnie musi zaprowadzić porządek, ponieważ jakby sytuacja w tym momencie wymyka się spod kontroli, ponieważ on tutaj ratuje panią, która prostytuuje się właśnie dla tego senatora Howletta. Ale uratował ją w takich okolicznościach, że zabił paru ludzi tego senatora. Także oczywiście, jak już się domyślamy, ten senator tutaj wydaje polecenie, żeby tego naszego Durango zgładzić. Tutaj będzie malutki spoiler, ponieważ oczywiście jest to początek serii. Wiemy doskonale, że Durango tutaj wyjdzie cało z tej opresji, aczkolwiek tutaj taka też ciekawostka, ponieważ naprawdę Yves Wolffs totalnie nie oszczędza swojego bohatera. Dlatego też rozpocząłem swoją wypowiedź od tego, że Durango jest po prostu takim mężczyzną ze stali wręcz na maksa, taki, który totalnie nie czuje bólu, ponieważ on naprawdę zostaje tutaj bardzo mocno
poturbowany i też dochodzącego do siebie widzimy go w tomie drugim, Dni Gniewu. Ten tom jest po prostu rewelacyjny. No, nie będę krył swojego zadowolenia. Uważam, że tak na dobrą sprawę przygodę z Durangą można byłoby ze spokojem rozpocząć od tego tomu. No, warto by faktycznie przeczytać najpierw pierwszy Psy zdychają zimą, żeby dowiedzieć się skąd na przykład te ślady niczym po stygmatach na prawej ręce Durango, co oczywiście ma wpływ na naszego bohatera, ponieważ on już nie może tak sprawnie strzelać prawą ręką. Oczywiście domyślamy się, że jest praworęczny. I tutaj pojawia się jakby problem naszego głównego bohatera, ponieważ nie jest jeszcze w pełni sił, aczkolwiek zostaje zmuszony do tego, żeby stawić czoła bandy, którego dowódcą jest Crazy Joe Callahan. I tutaj mamy autentycznie krwawą jatkę, obronę miasteczka przed bandą. Niesamowity komiks, świetny western, rewelacyjna akcja. No, nie kryję satysfakcji z lektury tego komiksu, ponieważ on najbardziej z tych wszystkich, no, mnie osobiście przypadł do gustu i jestem równie przekonany, że jeśli szukacie dobrych westernów, świetnych pojedynków, świetnie opowiedzianych pojedynków, bo to jest istotne, że to nie są takie, wiecie, strzał, strzał, koniec, pada trup, tylko naprawdę tutaj ta cała akcja, to planowanie, te podchody i oczywiście w tym wszystkim jest ranny Durango, który nie jest w 100% sprawny, ba, myślę, że jest na dobrą sprawę tak w 15% sprawny w porównaniu oczywiście do jego pełnej formy, pełnej kondycji. No i przechodzimy też do tomu trzeciego, Pułapkę na zabójcę. Tutaj już jest bardziej skomplikowana intryga, ponieważ Durango przyjeżdża do Silver Bridge, ponieważ ma ochraniać Alena. Allen jest to osoba, która posiada tam majątki ziemskie, w tym również kopalnię srebra. I tutaj pojawia się od razu niesamowita, wręcz detektywistyczna intryga, ponieważ kiedy Durango przyjeżdża do miasta, o dziwo wszyscy wiedzą, wszyscy go rozpoznają, co już śmierdzi na kilometr i zwiastuje nie lada problemy. Jak się okazuje, dostaje środek nasenny do swojej whisky i kiedy budzi się, zostaje obudzony raczej przez szeryfa w środku nocy, nagle orientuje się, że jego pracodawca, właśnie owy Allen, leży martwy w jego pokoju i oczywiście cała wina jest skierowana na niewinnego Durango, który oczywiście nie dość, że teraz musi uciec szeryfowi z opałów, to jeszcze powinien oczyścić swoje imię i w dodatku zemścić się na osobach, które go w to wszystko wkręciły. Głównym złym w tym komiksie jest niejaki Dale, który oczywiście, jak w tego typu historiach, ma coś za uszami i na końcu tego tomu, który jest totalnie zakręconą historią, dochodzi równie do epickiego pojedynku. Bardzo podobają mi się te strzelaniny, te pojedynki w tej serii Durango, ponieważ one nie są byle jakie. Nie są takie jałowe, naprawdę one coś wnoszą, dodają takiej iskry niepewności. Są świetnie opowiedziane i naprawdę świetna lektura. Jeśli zaś chodzi o rysunki Yvesa Swolfsa, no to coś pięknego. Autentycznie rewelacyjna szafa graficzna. Dobrze, ja jestem świadom, że piękne rysunki niejedno mają twarz. Tutaj jakby ten kolor, to cieniowanie jest oszczędne, natomiast niesamowita mnogość szczegółów. Jeśli lubicie komiks europejski, ale tak w klimatach lat 80., 70., jestem przekonany, że Durango trafi do was idealnie. Naprawdę piękne rysunki, w zasadzie mnóstwo detali. Wszędzie, za każdym razem twardo rysuje tła. Coś pięknego. Jestem przekonany, że wielu miłośników samego faktu, że on tutaj rysuje każdą cegiełkę w kamienicy, każdą cegiełkę w ścianie, już spowoduje to, że ta seria naprawdę znajdzie wielu zwolenników. Także zapraszam was. Western pełną piersią. Durango, 3 tomy z wydawnictwa Elemental. Przejdę teraz do wydawnictwa Team of Comics z takiej pozycji jak Louis Riel,
biografia komiksowa autorstwa Chestera Browna. Jestem świadom, że ten komiks nie jest klasycznym, czystym westernem, aczkolwiek kiedy już jest audycja o westernach, jestem przekonany, że ta pozycja będzie świetnie się komponowała z poprzednimi historiami. Louis Riel, biografia komiksowa. Jest to nie byle jaki komiks. Myślę, że jeśli na co dzień gustujecie w komiksie mainstreamowym, w mangach, w amerykańskim, Marvel, DC i wraz po raz weźmiecie tego typu komiks, jak właśnie Louis Riel, to zupełnie inaczej już będziecie patrzeć na sztukę komiksu, ponieważ jakby komiksy mogą dać coś jeszcze, mogą mieć autorzy naprawdę swoje własne, osobliwe spojrzenie, swój własny styl, który jest przekonujący, aczkolwiek nie jest taki słodki, idealny jak te wszystkie superbohaterskie dzieła. Jeśli chodzi o komiks, który właśnie trzymam w rękach, to w 2004 roku zgarnął aż 3 nagrody Harvey'a za najlepszy scenariusz, dla najlepszego rysownika oraz za najlepszy album. Jest to komiks historyczny i przedstawia postać Louisa Riela. Akcja dzieje się pod koniec XIX wieku w Kanadzie, czyli Ameryka Północna i też północno-zachodnie terytoria. I jest, mamy tutaj świetny przekrój przez część historii kanadyjskiej. No, nie ukrywam, że dla nas Polaków prawdopodobnie historia tej części świata będzie dosyć nieznana, dosyć obca. Także tutaj bardzo fajna ciekawostka, że za pomocą komiksu możemy poznać naprawdę dosyć egzotyczne historie. Louis Riel był przywódcą rebelii nad Rzeką Czerwoną w 1869 roku. Po jej spacyfikowaniu ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem. Został również zmuszony do emigracji do USA. Później wrócił i w 1885 roku bezpośrednio przed rebelią północno-zachodnią brał udział w tej rebelii jako przywódca polityczny. Brał nie oczywiście udział, został pojmany i osądzony. Jeśli chodzi o historię, to tutaj mamy początek, kiedy rząd kanadyjski wykupuje terytoria. I okazuje się, że wiadomo, że te terytoria zamieszkane są przez ludzi różnej maści. Zazwyczaj są to potomkowie Francuzów, potomkowie Anglików oraz potomkowie Indian. Także mamy francuskojęzycznych i anglojęzycznych obywateli i oni mają różne podejście, różne stanowiska polityczne. Rząd Kanady przez cały czas biednych mieszkańców chce tak naprawdę wykiwać. I Louis Riel, który jako jedyny, znaczy nie jest napisane, czy w sumie jako jedyny, ale tutaj jako jedyny, który zna języki, ponieważ on w okolicy, jako jedyny był tym, który studiował na wschodzie kraju i wrócił do swojego domu, ponieważ zrezygnował, jak się okazuje, z kariery duchownego. No, umiał się dogadywać właśnie w innych językach i właśnie odkrył, że coś tu jest nie tak i zaczął organizować ludzi do tego, żeby właśnie przejąć pewien fort, żeby stawić pewien opór, a potem ukształtować rząd, walczyć o swoje prawa. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest komiks o polityku. Historia jest niesamowita. Trzeba przyznać, że Chester Brown, który jest twórcą komiksowym z Kanady, tutaj miał niezwykłą przyjemność, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ponieważ ten komiks emanuje tym, że bardzo mu się chciało drążyć ten temat. Między innymi świadczy o tym fakt, że na końcu mamy cały spis, całą bibliografię, indeks, wszystkie przepisy i tego jest naprawdę multum i się okazuje, że naprawdę on zrobił niesamowity research, żeby zebrać te wszystkie informacje i w
pełni, w 100% opowiedzieć całą historię. Okazuje się, że tak naprawdę tutaj rząd kanadyjski dopuścił się niesamowitych manipulacji, że często tutaj interes wielkich przedsiębiorstw brał górę i naprawdę oni decydowali, żeby ludzi słać wręcz do piachu, po to, żeby się wzbogacić. Naprawdę czytając ten komiks, człowiek się frustruje. Zabawne też, w jakich okolicznościach, jakie okoliczności mogą zaważyć tak naprawdę na naszej przyszłości. Z jednej strony mamy na przykład egzekucję jednego pana, który cały czas tu się wydzierał. Oczywiście mamy tekst bardzo cenzurowany. To jest dosyć przewrotna scena, humorystyczna, pomimo że jesteśmy świadkiem tak naprawdę morderstwa, egzekucji człowieka, no jednak ta historia dostarcza pewnej dozy humoru i później się okazuje, że tak naprawdę ona jest iskrą zapalną i na końcu komiksu, jak człowiek się dowiaduje, jak to wszystko, te wszystkie sytuacje ze sobą były powiązane, jak ta informacja nie dotarła do tych wszystkich ludzi, do rządu, jak ten rząd przede wszystkim zatajał pewne informacje. Naprawdę czytając, można się wczuć w rolę tej historycznej postaci, tego męczennika, i poczuć tą frustrację, tą bezsilność po prostu. Niesamowite, w jaki sposób ci ludzie walczyli o swoje prawa i w żaden sposób nie mogli ich wywalczyć. Ani najpierw jakimś drogą ugodową, drogą dyplomacji, potem oczywiście no, tym bardziej za pomocą siły. No niesamowity komiks, naprawdę niesamowita historia. Sam fakt, że mamy tutaj taką dozę informacji historycznej, czyni naprawdę Luisa Riela, biografię komiksową, pozycję no, po prostu niebyle jaką, nietuzinkową. Nie jest to komiks również dla każdego, ponieważ jednak tematyka jest dosyć poważna, historia jest dosyć specyficzna, obserwujemy również duchową przemianę na przestrzeni wielu lat tego głównego bohatera, czyni również tą pozycję właśnie pozycję ambitną, inteligentną, ale nie jest to lektura prosta. Nie będę ukrywał. Polecałbym wszystkim, którzy interesują się polityką, ponieważ można na podstawie tej historii, która wydarzyła się naprawdę, przeszło 100 lat temu, tylko że na innym kontynencie, zobaczyć, jakie mechanizmy rządzą w polityce, do czego zdolni są ludzie, żeby po prostu ugrać tak naprawdę coś dla siebie. Jeśli chodzi o szatę graficzną, Chester Brown tutaj operuje czarno-białą szatą graficzną, ale ma dosyć specyficzny styl rysowania postaci, ponieważ swoim bohaterom rysuje nieproporcjonalne małe główki. Często też w karykaturalny sposób przedstawia ludzi odrębnej maści, na przykład wielkie pyrkate nosy, rysuje Anglikom, czy tam właśnie anglojęzycznej społeczności. W inny sposób oczywiście charakterystyczny rysuje metysów. Specyficzne poczucie humoru, ostrzegam, nie będzie trafiało do wszystkich z was, aczkolwiek jeśli przejrzycie, zerknijcie na przykładowe strony, na przykład na Poltergeistie albo na Gildii tudzież Alei Komiksu, jestem przekonany, że jeśli zdecydujecie się na ten komiks i faktycznie lubicie tego typu historię, taką political fiction, historię opartą na faktach, to myślę, że totalnie nie będziecie zawiedzeni. Wręcz powiedziałbym, że będziecie bardzo mocno gloryfikować ten komiks, aczkolwiek ze względu na specyficzną tematykę, charakterystyczny humor Chestera Browna, na osobliwą szatę graficzną, no nie jest to na pewno komiks, który spodoba się wszystkim. Także dla wysublimowanych czytelników jestem przekonany, że wśród moich słuchaczy jest bardzo dużo czytelników, słuchaczy, którzy szukają pozycji ambitnych. Także polecam serdecznie. Luis Riel, biografia komiksowa z wydawnictwa Team of Comics. Cóż. Język poplątany. Czas antenowy już dobiega końca, za chwilę wybije godzina 16, więc chciałbym jeszcze podsumować, jakie dzisiaj pozycje omówiłem.
żebyście mieli okazję sobie ze spokojem wygooglować, sprawdzić, czy wam przypadnie ta pozycja do gustu. Oczywiście dzisiaj 6 grudnia, Mikołajki, polecam, żeby dawać ludziom prezenty w formie komiksów. Naprawdę uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i dzięki temu wspieracie polskie środowisko komiksowe, polski rynek, a z tego wychodzą same dobre rzeczy. Także podsumując, dzisiaj rozpocząłem przygodę z komiksami od takiej pozycji jak Incognito, niesamowity przypadek Pawła K. z wydawnictwa Roberta Zaręby. W dalszej kolejności przeszedłem do z archiwum Jerzego Wróblewskiego tomu trzeciego, w której mamy takie historie jak Skarb Irokezów oraz My Nigdy Nie Śpimy z wydawnictwa Ongryz. W dalszej kolejności była to seria Durango z wydawnictwa Elemental. Trzy albumy, o ja już poplątałem, Psy Zdychają Zimą, Dni Gniewu oraz Pułapkę na Zabójcę. Tak mówię, poplątałem, ponieważ one nie są numerowane, a chciałem je przeczytać. Nie, przepraszam, są numerowane na grzbietach. Tak, chciałem je przeczytać właśnie w chronologicznej poprawności. I na samym końcu jeszcze znalazłem chwilkę, żeby powiedzieć wam coś o komiksie Louis Riel, biografia komiksowa z wydawnictwa Team of Comics. Także Incognito, komiks polski, tak w skrócie, z archiwum Jerzego Wróblewskiego. Świetny prezent dla ludzi, którzy wychowywali się na komiksach gazetowych. Bardzo fajne historie sprawdzone dla chłopaków, podstawówka, te klimaty. Durango to już western dla dojrzalszego czytelnika i Louis Riel właśnie tutaj dla wymagających, tych, którzy poszukują specyficznych, inteligentnych komiksów. Tak myślę, tak w skrócie te komiksy takim odbiorcom bym dedykował. Jeszcze przypominam, że odpaliłem konkurs do wygrania. Jest zin, który sam zrobiłem i tym bardziej mam przyjemność, żeby zachęcić was do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie. Zasady są oczywiście bardzo łatwe, banalne, banalnie proste. Na Facebooku znajdujecie profil Prosto z Kadru. Tam jest zdjęcie komiksu Violent Wrestlers, znaczy okładka Violent Wrestlers Triple Sec vs. Tuxedo. Więc wrzucacie link do jakiegoś filmu, do wcipu, komiksu, nagrania audio, do wcipnego, związanego tematycznie z klockami Lego. Ilość nagród oczywiście ograniczona, ale jeśli będzie naprawdę dużo fajnych linków, jeśli będzie wam zależeć, to na pewno znajdziecie coś fajnego, ja to docenię i będę miał przyjemność wysłać wam swoją pracę. Dzięki serdecznie za uwagę. Zapraszam was do tego, żeby w wolnej chwili oczywiście czytać komiksy. Żegnam się z wami mówiący do mikrofonu Filip Bąk. A jeśli dobrze się orientuję, Szymon Dopierała jeszcze tutaj swojego dyżuru nie kończy, także jeszcze będzie wam puszczał muzykę. Miłej lektury życzę. Trzymajcie się. Cześć. Bada boom, 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 bada bo